Pani Marylo, debiutowała Pani na sopockiej scenie, jak sama Pani powiedziała, jeszcze w latach 60., ale czy mimo to, pomimo takiego ogromnego doświadczenia, jeszcze jest jakiś stres przed występem? Znaczy dokładnie to było 50 lat temu, a więc w 69. Pamiętam wszystkie te moje festiwale, było ich, w tym roku będzie 18. No oczywiście za każdym razem to był inny repertuar, zwykle to były udziały w konkursie, więc nerwy, stres, kostiumy przygotowywane specjalnie. Wszystko pamiętam i się cieszę, że będę w tym roku świętować jubileusz. Właśnie, czym tym razem Pani zaskoczy słuchaczy i widzów Telewizji Polsat? Bo za każdym razem, każdy występ jest oryginalny, przemyślany, zrobiony na nowy sposób. Myślę, że kostium jednak zszokuje widownię. Fryzura również. I buty. To będą trzy elementy. A poza tym no, liczę, że jednak publiczność da się wciągnąć do zabawy i będzie ze mną śpiewała te wszystkie hity. Kiedy będziemy mogli usłyszeć jakiś nowy materiał od Pani? Czy szykuje się jakaś nowa płyta? A ja wypuściłam singla miesiąc temu. Piosenka Wiosna. Więc cały czas coś robię nowego i jest przygotowywana płyta.